program po godzinach dzisiaj na stawie. Po godzinach z Łukaszem Budziłkiem. Jesteśmy tutaj, bo to twoja pasja. Sprzęt mamy już rozłożony. To może nam, może mi opowiesz, albo i przede wszystkim kibicom. Skąd w ogóle ryby? W zasadzie to jedni uważają, że to nudne. Dla ciebie to jest takie odstresowujące. Skąd to się wzięło? Nie no, wzięło się to z dzieciństwa gdzieś tam. Jak jeździłem w rodzinne strony na wieś, płynie sobie rzeczka gdzieś tam mojej mamy rodzinnego domu. No i z tatą zawsze gdzieś tam chodziłem. No od tego zaczerpnąłem tej pasji. No i gdzieś tam zawsze te młode lata jakby spędzałem tam nad rzeką, na wsi. Te ryby mniejsze, większe udawało się wyciągać na jedną wędkę. No a teraz po, nie wiem, 10 latach może kupiłem sobie taki troszeczkę lepszy sprzęt i gdzieś ten czas między meczami staram się wykorzystywać na to, żeby gdzieś odstresować się i spokojnie spędzić nad wodą. No właśnie, jak często wybierasz się? Bo tych chwil na pewno jako zawodnik no masz mało wolne. No szczerze powiedziawszy, w tej rundzie po urlopie myślałem, że pojedziemy kilka razy z chłopakami, ale nie byliśmy ani razu. Na wiosnę byliśmy kilka razy, nie wiem, 3, 4, 5. No i wszystkie gdzieś tam te chwile fajnie, tak spokojnie pamiętam, że no, mieliśmy ogólnie taki cykl, że gdzieś tam wtorek, środa, jeszcze jak było tam sporo do meczu, żeśmy sobie jechali, rozkładali sprzęt, siadaliśmy i gadaliśmy o wszystkim i o niczym. To właśnie ostatnio Adrian Napiera w naszym programie powiedział, że w szatni już takie koło łowieckie powstało, wędkarskie. Kto tam jeszcze będzie? Z kim to jeździ na te ryby? Kto należy do tego? No na pewno należy Grzesiu Fonfara, z którym zawsze rywalizuję i gdzieś tam jak ostatnio byliśmy i robiliście te zdjęcia, to wiecie jak to wszystko wyglądało. Ale co jeszcze? Janek Gancarczyk troszeczkę się w to wplótł. Był Denis, ale Denis bardziej dla rozrywki gdzieś nie miał tego, żeby łapać. No wiem też, że Tomek Wróbel łapie, Michał Zieliński jeździ na sumę ze szwagrem, ale jeszcze w całym składzie żeśmy się nie zebrali, żeby pojechać, ale teraz to już chyba tylko zostaje nam wiosną, bo pogoda jak widać nie sprzyja, kamerzyście ręce odpadają. Tak. Dzisiaj trochę zimno w zasadzie. A powiedz mi, jak tak przez tą całą twoją, powiedzmy, wędkarską karierę, to jakiś taki największy okaz, który złapałeś? Pamiętasz, nie, jakiś tam wielki, takie drobne jakieś tam. Wielkich okazów, no, kaczki się łapie, miły. Wielkich okazów gdzieś tam nie było takich, którymi można było się chwalić. Zawsze jest to raczej taka spokojna forma spędzenia czasu i no, odpoczynek, a jak gdzieś bierze i nawet mały biorą, to człowiek cieszę się, że tam chociaż wyciąga te małe. Największą chyba rybą, nie wiem, może tam kiedyś jakiś szczupak był złapany na spinningową, a tak na spławik to był leszcz 46 cm. Widziałem tego, co tak kojarzę. A ostatnie wakacje chyba też często właśnie spędziłeś nad jakimś jeziorkiem na wsi u cioci. Takie mam informacje. No, dobre masz informacje, dlatego gdzieś tam po tych owocnych połowach u cioci, którą teraz serdecznie pozdrawiam. No myślałem, że połapiemy trochę z chłopakami, ale gdzieś tam się to nie poskładało przez... Jeszcze powinieneś podziękować cioci za te śniadania, które ci przynosiło. No, tak? Dokładnie. Ja sobie siedziałem, a tam nie wiem, czy ludzie będą wiedzieli, ale zacierki, takie kluski zacierane na mleku i ciocia patrzy, nic talerzem leci i przynosi. Masz zjedz chłopaku, biedny nad tą wodą. Ile godzin potrafisz siedzieć? No generalnie wstawałem bardzo wcześnie, bo tam gdzieś tam w pół do piątej, bo latem wcześniej się, pół do piątej i jakby to powiedzieć, nie da się tak jakoś długo wysiedzieć, że cały dzień siedziałem gdzieś tam do godziny 10, 11, bo później też już ryby nie brały i zwijałem się do domu, coś tam pomogłem wokół domu, czy tam sobie posiedziałem, a wieczorem jeszcze raz leciałem walczyć z wędkimi skłonami. Z tego co mówisz, to jesteś chyba osobą bardzo rodzinną, tak? Brakuje ci chyba tych powrotów do domu? No wyjazd do Katowic był moim pierwszym gdzieś tam taki w piłkarskiej przygodzie. I no, jak tylko mogę, staram się zjeżdżać do Bełchatowa z tą dalszą rodziną. Już gdzieś tam kiepsko było, jak mieszkałem w Bełchatowie, bo dolini są tam około 200 km ode mnie, a gdzieś ciągle te mecze i zgrupowania nie sprzyjają temu, żeby złapać jakiś wolny weekend i wyjechać i odwiedzić, dlatego tylko gdzieś
tak jak wcześniej wspomniałeś, moją ciocię podczas przerw między rundami. Staram się tą rodzinę odwiedzać i korzystając tam gdzieś troszeczkę też wędkując sobie. Ale wolny czas to raczej świeże powietrze u Ciebie, bo z tego co wiemy, wędkowanie drugą taką pasją, może nie pasją, ale takim możliwością spędzania wolnego czasu Twoim ulubioną, to jest jazda na rowerze. Rower gdzieś tam od małego mi towarzyszył i... Pierwszy był z czterema kółkami, tymi takimi po boku? O kurczę, już nie pamiętasz. Nie pamiętam, chociaż teraz tak przypomniałem sobie i był taki żółty z czterema kółkami, ale właśnie na tej wsi najwięcej jeździłem później, jak to było kiedyś w modzie. Na komunie dostałem swojego Magnuma. I no też nim dużo tam pojeździłem. No i rower gdzieś tam w tym takim okresie, gdzie chodziłem do liceum i trenowałem najpierw z młodą ekstraklasą, a później z pierwszą drużyną, był moim głównym środkiem lokomocji. Wybierałem gdzieś tam się rano na 7:10 do szkoły, plecak i torbę z ciuchami. Pędziłem do szkoły, nie wiem, 7-8 godzin lekcyjnych na 16 trening. 19, w domu z powrotem 20, zależy jak tam szatnia wciemnęła, bo mieliśmy fajną kapelę i naprawdę nikomu nie chciało się wychodzić z szatni, tylko gdzieś cały czas jakieś śmiechy i siedzieliśmy i gadaliśmy. Bo teraz chyba rowerem też często się w Katowicach przemieszczasz. No tak jak gdzieś tam muszę sobie podjechać w jakieś niedalekie miejsce, czy gdzieś paczkę odebrać, czy do tego parku rozruszać trochę kości, jak mamy gdzieś tam dzień wolny, bo to zawsze dobrze zrobi. To przejadę się, ale nie jest to taka intensywność jak w Bełchatowie, bo tamten rower bardziej musiał na siebie zarabiać. Woził mnie w każde dosłownie miejsce, ale czułem się niezależny i od nikogo i to mi pasowało. Ale jesteś takim zapalonym rowerzystą? Nie wiesz, to są rowerzyści, którzy kompletują wykładnie części, później składają sam nie, ten rower. Nie, aż tak nie. Kupiłem normalnie seryjny rower. Jeden, później drugi. Na seryjnym jeździłem, aż tak może gdzieś tam serwisować sobie, przykręcić śrubkę czy nasmarować łańcuch, to tak, ale składać wszystkiego to aż tak zapalony nie jestem na pewno. Czy nie masz limitów, ile musisz kilometrów miesięcznie wyrobić? Nie, tak też nie. Po prostu znajdzie mi ochota, to zjeżdżam do piwnicy, wyciągam go, odpalam licznik i jadę. Kiedy tak, nie wiem, czy to trener zdecydował, czy ty poczułeś, że zostaniesz bramkarzem. Bo to wiadomo, zawsze na bramce się nigdy nie chciało stać. Może ty miałeś inaczej, no ale jak to było z tym bramkarzem? Tak? Z tym bramkarzem, no to do końca życia będę dziękował mamie, bo to ona właściwie zdecydowała za mnie. Żebyś został bramkarzem? No, właściwie bardziej pomogła mi podjąć decyzję. Po prostu jak to matka z troski o własne. Ale wiesz, chyba musi mieć jakąś intuicję. Możliwe, no kobiety chyba gdzieś tam mogą się poszczycić czymś takim, dlatego może coś tam przeczuwała, ale po jednym z treningów powiedziała mi, może byś poszedł na bramkę, nie nalatasz się synu. Tak, bo zawsze gdzieś tam ambitnie do wszystkiego podchodziłem, wszędzie chciałem być. I tak może zauważyła, że to jednak jest troszeczkę za duży wysiłek, a na tej bramce no to się stoi i powinno być tak teoretycznie luźniej. No ja tylko zapytałem, czy kupicie mi rękawice. No dobra, pójdziesz z tatą, to ci kupi. I pierwsze takie kupiłem w supermarkecie z takimi gumkami jakby od paletek ping-pongowych naszywanych, tylko zwykłe rękawiczki, żółto-czarne. Chyba gdzieś jeszcze je w domu mam nawet, tak na pamiątkę zostawione. No i tak się zaczęło gdzieś tam to moje bramkarstwo, jak właściwie spojrzę na tą całą młodzieżową piłkę, to po kolei gdzieś nigdy nie byłem tym pierwszym bramkarzem, tylko zawsze musiałem to walczyć i wtedy też ten mój początek nie był za najlepszy, bo dużo sit dostawałem i dziurawe ręce, ale miałem fajnego trenera Przemka Drogosza, który nauczył mnie wszystkich podstaw całego kunsztu bramkarskiego właściwie. No i jemu też drugie takie podziękowania na pewno należałoby złożyć, no bo spod jego ręki wyszedł. Na początku, jak przygotowywałem się tutaj do rozmowy z Tobą, to jeszcze gdzieś tam wyszukałem, że właśnie Twoim idolem jest Iker Casillas, tak? Myślałem, że bardziej on może wpłynął na to, że chciałeś stanąć między słupkami. Jest on Twoim idolem, tak? Jako bramkarz? No wiadomo, no z dzieciństwa każdy tam miał jakiś idol i cały czas gdzieś tam we mnie jest to, że może nie próbuję go naśladować, ale
staram się go gdzieś tam śledzić i mocno przeżywam to, że teraz nie broni. A co cię tak ujęło w jego osobie? Nie wiem, jakiś taki mecz, który zapamiętałeś? Nie, to był chyba ten czas, gdzie ta Liga Mistrzów jeszcze leciała w otwartej telewizji publicznej i zawsze gdzieś tam na tej kanapie oglądałem te mecze. W połowie zasypiałem i rano nie wiedziałem, jak się znalazłem u siebie na łóżku. No a wtedy drużyna Realu była galaktyczna. Zidane, Figo, Carlos, Cristy, Ronaldo, ten prawdziwy. Tak. Ten prawdziwy. No była galaktyczna, wygrywała tam prawie wszystko. I chyba dlatego, no. Tak teraz gdzieś przez ostatnie lata był boom na tą Barcelonę i to dzieciaki. Teraz i za Barceloną szaleją, no to wtedy chyba był boom na Real, tak mi się wydaje. I ja temu Realowi kibicowałem, gdzieś tam kibicuję, może nie jakoś tak bardzo gorąco, ale spoglądam na wyniki. Jeżeli są jakieś tam mecze Barcelona-Real, no to staram się za Realem, z Grzesiem Pomparą w oczy. Nie tylko na rybach. No, dokładnie. A czyli jakbyś teraz dorastał, to pewnie by był Weidenfeller, Neuer albo Valdez, tak? Teraz może Joe Hart. Aha, jeszcze Joe Hart, no tak, może. Nie wiem, tak oglądam, gdzieś staram się wyszukiwać, nie może całe mecze, ale takie filmiki na YouTube teraz jest tego pełno, gdzie ludzie bawią się w to, żeby wycinać najlepsze interwencje zawodników i rzucają. I to gdzieś tam warto oglądać, jakąś tam wizualizację sobie robić i to oglądam. Ale nie wiem, kogo bym teraz tak jednoznacznie wskazał jako kandydata na idola. Ostatnio na YouTubie to najbardziej popularny jest chyba Budzik Show. Nie wiem, ktoś to wyciął. No. Nie, sorry, nie Budzik, Budziłek jest. Budziłek. No nie wiem, no ktoś to wyciął, dodał do tego fajną piosenkę i minę Bartka Chwaniłogowskiego na koniec, która już miażdży wszystko. Dobrze, że zakończyło się tak, jak zakończyło, że nie było z tym jakiś tam później problem, że straciliśmy bramkę, czy ta piłka została później odebrana. A teraz na to, tak jak widać, z uśmiechem spoglądam i gdzieś tam pewnie co jakiś czas będę sobie to przypominał, a za jakieś tam, nie wiem, 20 lat, jak to internet jeszcze to przechowa, no to już gdzieś tam z pozycji może ojca fotela fajnie będzie zobaczyć, jak wariowało tak się za młodu. Synku, zobacz, miałem jaja, zobacz, jak go zrobiłem. No, jak będę miał syna, no to nie będę go namawiał. No takich, ale jak będzie miał gdzieś troszeczkę mojej krwi, no to pewnie... To nie zrobi to sam. Pewnie gdzieś tam się zapomni i będzie to robił to sam, jeżeli oczywiście będzie chciał grać w piłkę. To co, na razie jakoś słabo nam idzie. No słabo, muszę wam podziękować za wybranie miejsca. Chyba za zimno jest. Nie wiem, czy za zimno, no. Pora też jest taka średnio wędkarska. No dzisiaj zawodów z Grześkiem Fonfarą to byś nie wygrał. Nie, no jak ja nie złapałem, to Grzesiek też by nie złapał. Aha, w ten sposób. Zawsze tam wygrywałem te zawody, ale no, nie chodzi gdzieś tam o to, kto ile złapie, tylko o te śmiechy i atmosferę tego wszystkiego i otoczkę. No bo no, zawsze fajnie ten czas spędzaliśmy. Dobra, no to co, zimno jest, więc co, zbieramy sprzęt, zbieramy siebie i jedziemy do ciebie, żeby pokazać twoją kolejną pasję. No, zapraszam na porybkę do Nordfisha. Tak. Dobra, to zbieramy się. Jest ryba, ej! A jednak się udało, nie wracamy z pustymi rękami. Łukasz Budziłek, Grzegorz Fonfara 1-0. O, konik przy brzegu. Czyli nie musimy do Nordfisha jechać. Zbieraliśmy sprzęt. Co? Jemy się we dwóch. O koń. A. Proszę zobaczyć. Beka. Nie, to się po prostu nazywa strzęsie nowicjusza. Jestem pierwszy raz na rybach. Do wymiaru brakuje mu jeszcze z trzech takich długości pewnie. Ale oddajemy z powrotem. Nie, no wypuszczamy. Ładnie ubarwiony. Buziaczek. I do wody. Życzenie? A życzenie masz? Nie, jest złota. Zobacz, jak to chodzi. Dawaj.
Daj tu bliżej. Łukasz, jesteśmy teraz u Ciebie w mieszkaniu, żeby dalej z Tobą porozmawiać, żebyś nam jeszcze coś pokazał, ale o tym za chwilę. Tutaj pierwsze kroki, wszedłem do Twojego mieszkania, no jak na osobę, która sama mieszka, niedawno jeszcze wyfrunęła z domu, no to bardzo sobie dobrze radzisz z porządkiem. No muszę Ci powiedzieć, że nadspodziewanie też nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądało. W domu, no nie ukrywam, gdzieś tam jakoś mega mamie nie pomagałem można z tymi sprawami. Przyznać. Ale no tutaj jak gdzieś sam, no to nawet czuję taką satysfakcję, że jak zrobię sobie i mam posprzątane czy wyprasowane koszulki, no to jestem z tego zadowolony, że sam dałem radę. Lubisz się modnie ubierać? Bo wchodząc również do Twojego mieszkania, to chyba cała tęcza kolorowych trampek była. Nie, no czy modnie, każdy ma gdzieś tam jakiś swój styl. Wiele osób chwali na pewno w szatni styl Tomka Wróbla. Ale nie, każdy gdzieś tam ma jakieś swoje ulubione rzeczy. To było z ironią powiedziane na Tomku? Czemu? No nie wiem, co się w szatni dzieje, ja już tam wejścia nie mam. Może, znaczy nie, z nim już był program, to nie zapytasz go o to, ale może kiedyś przy okazji. Ale nie, no ja tam jakoś staram się dbać, a trampki to jest taka część ubioru, która gdzieś tam po prostu lubię, a nie stroję się jakoś bardzo. Trampeczki, dżinsy, do tego jakaś koszuleczka, bluza czy kurtka i to jest mój standardowy zestaw, w którym chodzę. Wiele takich, jak robiłem rozeznanie, wiele osób prosiło mnie, abym zapytał, jak to jest z Łukaszem Wójciłkiem w relacjach damsko-męskich. Singlem, ale czy coś jest na rzeczy? Bo no tak, prosili, żeby zapytać. Nie wiem dlaczego, no bo w szatni jest na pewno kilku chłopaków, którzy gdzieś tam więcej mieliby do powiedzenia w tym temacie. Ale nie no, jestem singlem, gdzieś tam śmiejemy się, że tej żony gdzieś tam szukamy, a aktualnie z dwoma kolegami szukam dziewczyny na Sylwestra. Bo szykuje nam się wyjazd do Zakopanego. Podajemy numer telefonu czy maila w tym momencie. Możemy podać jakiś numer kontaktowy i zrobić mały casting, ale tak się śmiejemy między sobą gdzieś tam, że szykuje nam się ten wyjazd i no musimy coś tam w tym temacie podziałać, żeby wszyscy tak jakby byli z partnerką na tym Sylwestrze, w tym domku w Zakopanem. Troszkę również pogrzebałem z informacjami dotyczącymi tam Twoich różnych miłości w życiu. Nigdy nie byłeś jakieś tak kochliwe podobno, ale w jednym momencie gdzieś tam mocno gdzieś ci tam zabiło serce i zacząłeś często mówić o kim? Możesz wiedzieć? Powiesz? Sam czy? Nie wiem. Nie wiesz? O mamie? Nie o mamie. To nie Paulina? No tak, była taka dziewczyna gdzieś tam w szkolnych czasach. Nie ma co tam ukrywać i mówić, że tego nie było, ale no fakt, to był gdzieś tam... Pierwsze poważne zauroczenie? Pierwsze poważne zauroczenie, teraz muszę to powiedzieć, bo chłopaki na pewno będą się z tego śmiali, że było to zimą. Taki żart, gdzie przy każdej okazji, jak gdzieś wspominamy takie te młodsze czasy, oni tą zimę mi wypominają, jak opowiadałem gdzieś tam jakieś rzeczy związane właśnie z tą dziewczyną, jak to tam było i tak dalej, ale no to już było bardzo dawno, a teraz, no tak jak mówię, cel jest taki, żeby znaleźć dziewczynę na Sylwestra. Zmieniłeś miejsce zamieszkania, no jakby wszystko zaczynasz od początku, trochę. Można tak powiedzieć, Bełchatów też jest takim miastem, gdzie ci ludzie w moim wieku raczej rozpraszają się po Polsce, bo po prostu szukają gdzieś tam swoich miejsc do studiowania i znajdują zawsze i wszędzie, tylko nie Bełchatowie i te moje roczniki gdzieś tam powyjeżdżały, a ci co zostali, no to nie wiem, albo tam jakąś pracę łapią, albo po prostu mają inny pomysł na siebie, na życie. Ja też wyjechałem, cieszę się z tego, bo w Katowicach czuję się bardzo dobrze, gram regularnie, no i to jest najważniejsze gdzieś tam, a jak będzie z tą miłością, no to chyba musi być z tą strzałą Amora, żeby trafiła I będzie. Dobrze, wracając do tego, co obiecaliśmy o Twojej kolejnej takiej... Powiedziałeś, pasja to za dużo powiedziane, ale takim zajęciu, które lubisz robić w wolnych chwilach, gra na gitarze, jesteś samoukiem, czy ktoś Cię do tego nakłonił? Znaczy, tak jak powiedziałeś, pasja to jest za duże słowo, chyba że mówimy gdzieś tam o całej muzyce, no bo nie ukrywam, że gdzieś tam lubię muzykę wywodzącą się tutaj z tych...
terenów śląskich, czyli jakiegoś tam bluesa czy rocka. A gitara no to też jest takie spełnienie gdzieś tam, nie wiem czy marzenia, żeby zagrać na przykład piosenkę swojego ulubionego zespołu, jakim jest Jam. A pierwsze szlify dostawałem gdzieś tam pod kątem, pod okiem Damiana z Boźnia. Nie wiem czy dobrze powiedziałem, bo zawsze w tym momencie jest zastanowienie czy z Boźnia czy z Bozienia, ale chyba dobrze. No i on tam pierwsze rady, pierwsze chwyty gdzieś mi pokazywał. Absolutnie nie mogę sobie powiedzieć, że gram na gitarze, bo obraziłbym ludzi, którzy grają. Po prostu gdzieś tam brzdąkam sobie do momentu zaciszu. Czyli Jam, co jest jeszcze w twoim ulubionym repertuarze? No, jakieś tam zagraniczne zespoły, nie wiem, Guns N' Roses. Teraz fajnie też gra Cree, syn Ryśka Lidla, który gdzieś tam się przebija w tej scenie. Takiej ogólnopolskiej może, bo wiadomo, że ta muzyka gdzieś rockowa czy bluesowa to jest taka troszeczkę niszowa, której no za bardzo nie ma gdzieś w tych radiach takich głównych, tylko może tych tematycznych. Ale no, kilka zespołów mógłbym wymienić, nie wiem, Myslowic, z takich nawet nowocześniejszych, bo nie zamykam się też gdzieś na te dwa kierunki muzyki, ale też Happy Set taką fajną muzykę gra, wesołą, skoczną, czy Strachy na Lachy. A ze starszych, no to nie wiem, co tam mógłbym jeszcze wymienić. Lady Punk, Perfect, no to taka klasyka polska. Może nam coś po prostu zagrasz. Nie wiem, trzeba było uprzedzić na YouTubie Damiana z Bozienia. Nie, no to jego będzie ciężko. Pokażę wam może później filmik, jak to wyglądało w Bełchatowie, jak żeśmy się spotykali gdzieś tam wolnymi wieczorami i jak sobie śpiewaliśmy, a on grał. A ja po prostu brzdąknę tą piosenkę Jamu, Whisky. Dobra, mamy tu gitarę, to ci może podam. Dobra, nie będę stawał. Czyli teraz osobno jeszcze będziemy nagrywać specjalny utwór na YouTube, tak? Specjalny? Nie wiem, czy specjalny. A powiedz mi, jak zaczynasz, często miałeś już takie, wracać do jeszcze gdzieś tam twoich miłości, to dziewczyny chyba lubią facetów z gitarą. To najlepiej trzeba byłoby zapytać Damiana, bo on takim prawdziwym facetem z gitarą jest i mógłby być parą dla niejednej kobiety, ale no nie no, gitara to jest taka, wydaje mi się, no wyjątkowa jakaś umiejętność gra na gitarze i ja się śmieję, że mój syn, jeżeli tam będzie tylko widział jakiś tam dryg do tego, no to chciałbym, żeby grał. Moja mama była przeciwna temu, żebym gdzieś tam grał i po co sobie tam kupiłem, wydałem pieniądze, ale jak Bożego Narodzenia jednego zobaczyła, że tam potrafię jakąś kolędę zagrać, a babcia do tego zaśpiewała i taka fajna atmosfera się zbudowała, no to no, tak stwierdziła, że kurde, słoń ci gdzieś tam na to ucho nadepnął w szkole z tej muzyki, trójki przynosiłeś mi do domu, ale... Znaczy tym razem jej intuicja troszkę zawiodła. Troszkę zawiodła, ale fajnie to z babcią wyglądało. I wtedy taki się poczułem dumny, że coś tam pokazałem, że jednak mogę jakąś tam swoją słabość przezwyciężyć. Dobra, to gramy teraz. Trochę się stresuję. Zobaczymy. Wszystko na prostych chwytach, ale jedziemy. A to leci cały czas w kółko, jak większość piosenek. Ale widać, że ćwiczysz, bo bez żadnego problemu. Nie, no, nie można gdzieś tam powiedzieć, że jakoś mega dużo czasu na to poświęcam. Czasem gdzieś jak spojrzę sobie wieczorkiem, a nawet powiem, że teraz pora roku będzie sprzyjać temu, żeby coraz częściej na tą gitarę sprzyjać, no bo jak gdzieś było ciepło i lato, no to więcej czasu gdzieś tam na powietrzu spędzałem. Myślałeś o tym, żeby do autokaru na jakiś wyjazd wziąć gitarę i... Nie, no to musiałbym... Z chłopakami coś pośpiewać? Musiałbym repertuar większy mieć. A teraz przypomniał mi się jeden bramkarz, tylko nie pamiętam, kurczę, Helton chyba się nazywał. Jest taki bramkarz w portugalskiej, w Pradze.
gdzie ktoś, gdzieś czytałem po prostu, że taki normalny człowiek wychodził sobie z szatni z gitarą, czyli gdzieś pewnie tam muszą sobie grywać jakieś może portugalskie czy brazylijskie takie ciepłe, klimatyczne rytmy. Ale nie, tutaj jeszcze mi się nie zdarzyło gdzieś tam w Bełchatowie na jednym chyba z zakończeń troszeczkę tam Damian pograł, no bo jego poziom jest naprawdę wysoki, bo gdzieś tam grał wcześniej i w zespole, i na skrzypcach, i na gitarze gdzieś tam się uczył. Pod tym względem, no to no, mam umiejętności na ekstraklasę. To jeszcze tak już powoli kończąc tą naszą rozmowę, tak naprawdę masz dopiero 22 lata. Dobrze, zgadza się. Więc w zasadzie twoja kariera to jest dopiero początek twojej kariery bramkarskiej jako zawodnik. Jakie masz plany, jakie cele przede wszystkim sobie gdzieś tam stawiasz? Nie tylko na boisku, ale też wiadomo w życiu prywatnym. Na pewno cele mam takie, żeby grać gdzieś jak najwyżej. Ja w Polsce no, najwyższą klasą rozgrywkową jest ekstraklasa. Obecnie gramy w pierwszej lidze. I też jestem z tego zadowolony, no bo występuję regularnie, wygląda to raz lepiej, raz gorzej, ale gdzieś cały czas to zaufanie trenera mam i trener daje mnie do składu. Nie chciałem gdzieś opowiadać, że chciałbym grać na zachodzie, nie wiadomo w jakim klubie, no bo to jest gdzieś tam kwestia marzeń, ja raczej staram się... No właśnie, ale o tym porozmawiamy, może gdzieś oglądasz rozgrywki tych piłkarskich, nie wiem, Real Madrid, może chciałbyś z Ikerem Casillasem jeszcze mieć szansę trenować. Nie no, Real Madryt to gdzieś tam moja ulubiona drużyna z dzieciństwa i w ogóle przy wszystkich rodzinnych jakichś tam imprezach zawsze mówiłem, że będę miał żonę piosenkarkę i wszystkim samochody będę... A ty będziesz grała, ona będzie śpiewała. No, dokładnie. A wszystkim będę samochody kupował i w ogóle wszyscy będą żyli gdzieś tam w dostatku i w szczęściu i uśmiechu. Ale nie wiem, mam gdzieś taki plan minimum, że oprócz tego, co to gdzieś tam życie zawodnika oferuje, czyli takie fajne życie. Naprawdę to jest takie życie nie pozbawione gdzieś tam, przynajmniej może na razie w moim przypadku, bo jestem kawalerem wielu obowiązków, jak rodzina czy tak dalej, tylko gdzieś tam wokół siebie wszystko, a naprawdę dużo gdzieś tam frajdy daje, no to jeżeli gdzieś tam po zakończeniu tej mojej przygody z piłką będę miał tam mieszkanie i gdzieś tam samochód i trochę pieniążka odłożonego, to będę już zadowolony, no bo później pójście do pracy nie będzie gdzieś tam sprawiało mi problemu, a jak będzie lepiej, no to tylko dziękować Bozi. Podróże cię jakoś gdzieś tam też wciągają? Podróże. Z podróżami to do tej pory było tak, że jak wszyscy gdzieś na jakieś kolonie jeździli, czy inne tam wyjazdy, no to ja albo miałem obozy sportowe, albo nawet jak gdzieś tam byłem w tej pierwszej drużynie Bełchatowa, no to jako przez to, że jeszcze łapałem się wiekowo do kategorii gdzieś tam juniorskiej, no to w te wszystkie czerwcowe wolne dni grałem w tych juniorskich rozgrywkach mistrzostwach Polski i tego wolnego za wiele nigdy nie miałem. No teraz też mieliśmy wolnego 2 tygodnie, które raczej poświęciłem na spędzanie go z rodziną bliższą, dalszą, ale z rodziną, bo gdzieś z tą rodziną zawsze najmniej tego czasu w ciągu roku spędzam. A wakacje, no to tak jak wcześniej wspomniałem, gdzieś ten Sylwester zobaczymy w tym roku, w grudniu. Nie, znaczy, musi być piosenkarką. Musi być piosenkarką. Nie, coś tam moglibyśmy podać parę cech, które musi mieć, ale nie musi być to na przykład sprzątanie. Nie, tak poważnie. Nie, fajne są podróże, bo gdzieś tak jak się mieliśmy obozy jeszcze w Bełchatowie zagraniczne, no to fajnie było poznać kulturę innych ludzi, czy nawet sposób odżywiania się, bo te posiłki zawsze były inne w tych hotelach w Turcji czy na Cyprze. Ludzie gdzieś tam inaczej się ubierali, zachowywali, mieli taki bardziej poważny albo mniej poważny stosunek do życia, luźny, dlatego fajne, ale no to nie zawsze gdzieś tam, przynajmniej w moim przypadku do tej pory mogło mieć miejsce, a może gdzieś tam teraz w późniejszych latach, jak środki finansowania znajdą się na podróże, no to... I czas przede wszystkim, no to gdzieś wyjadę, ale pewnie to będzie oczywiście w gronie chłopaków. Myśmy przygotowali na koniec niespodziankę, biletu do Madrytu na Santiago Bernabeu nie mamy. Ale coś w zamian, generalnie tutaj proszę operatora naszej kamery.
Mówiłeś o tym Ikerze Casillasie. No i... O kurde. Tak, i nie wiem, czytałeś? Nie czytałem, no chciałem przeczytać. O widzisz, no to dlatego Orgieksa TV dla Ciebie w prezencie. Dziękuję. Biografia Ikera Casillasa. No i mam nadzieję, że wiesz, to będzie taki pierwszy etap do tego, żeby gdzieś tam go w końcu poznać może osobiście, a nawet no, w Twoich marzeniach, jak są tam gdzieś gra na jednym treningu, to na pewno tego Ci życzymy. Gdzieś ta książka troszeczkę jego życiowych historii, troszeczkę tam się mniej więcej orientuje, jak i te jego losy się gdzieś toczyły, ale może otworzy gdzieś tam mi oczy na jakieś inne zakątki jego życia. Może coś dla siebie też wyciągnę jako człowieka, który tą samą pozycję na boisku zajmuje. Niewątpliwie gdzieś tam jego filmiki mam w zakładkach w ulubionych i przed meczami sobie oglądam, żeby gdzieś tam się podbudować. Dziękuję. Ciekawe, czy Iker Casillas ma Ciebie? Budzik show. Budzik, znowu powiedziałem budzik. Budzik show, no, znowu powiedziałeś budzik show. Nie, no pewnie nie ma, ale on chyba takich numerów nie odwalał na boisku. Przynajmniej nie widziałem. Mam nadzieję, że prezent dobrze spożytkujesz, szybko przeczytasz i nam opowiesz, czy było warto. Czy dało Ci to coś więcej niż wiesz teraz o Casillasie? No, z chęcią się z Wami podzielę gdzieś tam opiniami, tylko skończę książkę, którą teraz czytam, czyli Gracza, którą też mogę wszystkim polecić, bo no, pokazuje gdzieś te kulisy piłkarskiej kariery z innej strony niż gazety, czy nie wiem, jakieś różne spostrzeżenia kibiców z trybun. Dobrze, dziękuję Ci w takim razie bardzo za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że jeszcze w jakichś podobnych może formułach programu się spotkamy przed kamerami. No to ja tylko mogę czekać na Wasze zaproszenia, bo zawsze gdzieś tam, zresztą wiesz, chętnie. Jeżeli mogę się tylko zaangażować w jakąś akcję, no to biorę w tym udział i sprawia mi to przyjemność. Dobrze, dzięki. Dzięki.